47 milionów złotych. Tyle łącznie wyniesie bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorców z powiatów przygranicznych. O środki mogły ubiegać się firmy z obszaru powiatów sajnińskiego, augustowskiego, sokólskiego, białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i suwalskiego. Ostatecznie na innowacje oraz stworzenie w ich efekcie ponad 100 miejsc pracy pomoc w formie dotacji otrzymają 32 firmy. Komisja Europejska przychyliła się do naszego postulatu i jako jeden z nielicznych regionów w Polsce właśnie na tych terenach możemy to wdrażać właśnie w formie dotacji, a nie pożyczki, tak jak chciała tego Komisja Europejska. Jest to pierwszy nabór, który jest rozstrzygnięty i który był skierowany bezpośrednio dla firm. Czyli tutaj wnioski o dofinansowanie składały bezpośrednio przedsiębiorstwa, które chciały realizować swoje inwestycje na terenie tych właśnie 50 gmin z obszaru powiatów przygranicznych. Ogólna wartość projektów przekracza 90 milionów złotych. Średnie wsparcie to kwota 1,5 miliona złotych. Większość tych projektów jest zlokalizowanych w powiecie białostockim 13, w powiecie sokólskim 11, również w powiecie hajnowskim oraz augustowskim. Podczas konferencji nie podano, ile firm z powiatów suwalskiego i sajnińskiego uzyskało przedmiotową dotację, a na nasze zapytanie do chwili zamknięcia wydania nie wpłynęła odpowiedź.